Tak, wyjechałem do Ameryki. Myślałem, że będę Michael Jackson tam, taki drugi. Ale gdzie nie z tym repertuarem, nie z tym fizis. Ja właśnie słucham muzyki popowej. Tak samo jak się ktoś pomyli, myśląc, że ja czytam Tolstoja po powrocie ze spektaklu i Pawlikowskie Osnarzewskie wiersze. Nie, ja thrillery czytam. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Nowa płyta, chociaż przeboje stare, ale w nowych aranżacjach. To jest taki mój sygnał do publiczności, która prosiła o to. Postanowiłem nagrać jeszcze raz te piosenki, które stworzyły jakby mnie w świadomości widzów. Od kofty do korcza, część druga. Podzieliliśmy to na dwie części. Czy to będzie miało plus? Zobaczymy. Świat mną zakręcił kolejny raz. Co dwa lata, przygotowując nową płytę, dzięki uprzejmości dyrekcji Teatru Ateneum, możemy tutaj gościć. A rzeczywiście to jest kilkanaście lat mojego życia, pierwszego życia po studiach. Ja wiedziałem już w szkole teatralnej, czego chcę, bo kiedyś szedłem ulicą i szła taka pani z panem. Ta pani się odwróciła do tego pana i powiedziała: patrz, rudy, pewnie fałszywy. I ja pamiętam, proszę, ona to powiedziała głośno, że mnie to usłyszał, nie? No i ja sobie tak szedłem dalej i pomyślałem sobie tak: czekaj, ale powiedziałem wtedy do siebie: babo, tak, czekaj, babo, zobaczysz. Nie minie kilka lat, jak powiesz do niego: patrz, bajor, idzie. Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło. Tak. Fanki, czy miał pan jakieś wcześniej, czy teraz nawet, jakieś wyznanie od fanów, jakieś listy? Wcześniej to ja miałem walizki. I co wtedy? Walizki listów. Naprawdę, to przychodziło po kilkaset listów miesięcznie. Co pisali? Co pisały? Kocham pana, kocham ciebie, no wtedy byłem młody, to na ty było. A co pan odpowiada, jak taka kobieta mówi: kocham pana? Panie Michale. Uśmiecham się, kiedyś mi ktoś powiedział: pamiętaj, że na każde kłopotliwe pytanie najlepiej się uśmiechnąć albo powiedzieć: dziękuję. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. O czym dzisiaj dla pana jest piosenka Nie chcę więcej? O świecie. To jest, wtedy mi się wydawało, że ja śpiewam o miłości. A dzisiaj można powiedzieć, że ja śpiewam tę piosenkę do świata. Akurat my pokazujemy te ciemniejsze strony świata. Wydawało mi się, że teraz ta piosenka może być też o tym. Może być bardziej wszechstronna. Pan jest bardziej, by dostrzega negatywne sfery życia? Oczywiście, że tak. Boję się niektórych rzeczy bardziej, typu hipokryzja czy chamstwo. W czynach i słowach ty masz twarz. Lubię wyzwania i obserwuję świat, martwię się wieloma sprawami, ale też i mam zawsze jakąś taką iskierkę nadziei, bo to też przewija się przez moje piosenki. Każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt.